Jeżeli więc Bóg był pobłażliwy dla czasów niewiedzy, obecnie nakazuje wszędzie wszystkim ludziom, aby się upamiętali. Dzieje apostolskie, 17 rozdział, 30 werset. Nawrócenie, uznanie się, upamiętanie. Nawrócić się z czego? Ze złych dróg, z grzechów. Takie rzeczy jak kłamstwo, mówi nam to Objawienie 21:8, kradzież, 1 Koryntian 6:10, pożądliwość, Kolosan 3:5, cudzołóstwo, 1 Koryntian 6, rozdział 9, werset i Objawienie 21:8, chciwość, pijaństwo, obelgi, podły język, 1 list do Koryntian 6, rozdział 10, werset i tak dalej. Biblia mówi, że wszyscy zgrzeszyli i nie dostaje im chwały Bożej. List do Rzymian, 3 rozdział, 23 werset. Dotyczy to ciebie, dotyczy to ciebie i mnie. Wszyscy zgrzeszyliśmy. Dlaczego jednak pokuta jest konieczna? Ponieważ Bóg ustanowił dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwości przez męża, którego na to przeznaczył, dając wszystkim tego dowód przez wskrzeszenie go z martwych. Dzieje apostolskie, 17 rozdział, 31 werset. Pokutuj, ponieważ nadchodzi dzień sądu nad całą ziemią, a Bóg wyznaczył Jezusa Chrystusa na sędziego. Uznajcie się i wierzcie Ewangelii. Ewangelia Marka, 1 rozdział, 15 werset. Uciekaj przed nadchodzącym gniewem. Łukasza 3:7. Gniew Boży jawny jest z nieba przeciwko wszelakiej niepobożności i niesprawiedliwości ludzkiej. List do Rzymian, 1 rozdział, 18 werset. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Drugi list do Koryntian, 5:20. Biblia jasno mówi, że po śmierci nie ma końca. Ludzie raz umrzeć muszą, a potem sąd będzie. List do Hebrajczyków, 9 rozdział, 27 werset. Czeka cię sąd za wszystkie grzechy, które popełniłeś, a sędzią będzie Jezus Chrystus. Wtedy będzie już za późno na pokutę i pojednanie z Bogiem. Będzie to godzina potępienia i wiecznej kary dla każdego, kto trafi na sąd. Teraz dzień zbawienia. Drugi list do Koryntian, 6 rozdział, 2 werset. Pan Jezus Chrystus wziął na siebie na krzyżu ten wyrok, na który zasłużyłeś z powodu swoich grzechów i poniósł Boży wyrok i gniew w twoim miejscu. Dlatego zawołał, Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś? Ewangelia Mateusza 27:46. Podobne słowa są w psalmie 22, werset 1. I zanim oddał swojego ducha w ręce Ojca, powiedział tetelestai, wykonało się. Ewangelia Jana 19, rozdział 30, werset. To skończone dzieło będzie dla ciebie ważne wtedy, gdy przed Bogiem uznasz się za grzesznika, uwierzywszy, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu, aby zapłacić dług za twoje grzechy. Wtedy będziesz bezpieczny od nadchodzącego wyroku. Nie czekaj do jutra, aby to zrobić. Uwierz i miej życie. Bądź pojednany z Bogiem, zanim będzie za późno. Jeżeli więc Bóg był pobłażliwy dla czasów niewiedzy, obecnie nakazuje wszędzie wszystkim ludziom, aby się upamiętali. Dzieje apostolskie 17:30.